Witam serdecznie, Jack TV, witam was serdecznie. Słuchajcie, to jest taki osobny filmik, o którym mówiłem, że wspomniałem na streamie, że nagram. Bo jakby ktoś zapomniał, to obserwuję Meksyka na TV. Słuchajcie, Tutaj tak bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło. Słuchajcie, zauważyliście, nie wiem, czy oglądacie też Meksyka na TV. Jakby to powiedzieć, Meksykano TV ostatnio w większości w samochodzie śpi. O, nawet się kurwa zrymowało. Słuchajcie, jakby to powiedzieć, patrzcie, Meksykano ostatnio w samochodzie śpi, ale nie, patrzcie, to co obserwuję, to jest tak, jest to tak troszkę dziwne, bo ostatnio to on w tym jednym miejscu zazwyczaj przyjeżdża tam nad tą wodą, tam jest chyba hotel po drugiej stronie, nie wiem, tam zawsze te psy przychodzą, kurwa, jakieśkolwiek dziwne, nieważne. Słuchajcie, on ostatnio ciągle w samochodzie śpi, w samochodzie tu, tam, dobra, okej, okay, on tam sobie jeździ i ten, ja nie mam nic do tego, tylko to tak wygląda, jakby był bezdomny, może nie pije, ale tak jakby był bezdomny. Jedynym jego domem to tak jakby był jego samochód. W większości w nim śpi. Przed jakąś restauracją, nie wiem, przed wodą, jakąś kurwa z tą ławką. Ciągle to samo jest. I tak prawdę mówiąc, już się zastanawiam. Tak naprawdę się zastanawiam, czy on jest bezdomny, czy jak? Czy on kurwa po prostu tylko śpi w tym samochodzie? A no, tak jakby się przeprowadził do samochodu. Kapujecie? Jakby się przeprowadził do samochodu i w tym samochodzie spał. A do domu tylko przyjeżdża do, wydaje mi się, chyba do Białegostoku, do mamy i tam robi te streamy. Co czwartek i niedzielę robi, jakby to powiedzieć, te streamy, coś tam nagrywa z domu, a tak prawdę mówiąc, to w większości śpi w samochodzie. Ma kobietę, ma ten, ale kurwa ciągle wyjeżdża i ciągle w tym samochodzie śpi. Tu jakieś bunkry, tu jakieś ten, kurwa no co ma zrobić? Ja jestem ciekawy, jak to będzie w zimą. Też będzie tak jeździł i ten i tak nagrywał. Bycie spał w samochodzie. Słuchajcie, on nie ma w samochodzie wabasto, żeby miał ogrzewanie w samochodzie. Jak on tam kurwa, że on tam zamarznie. Coś mi się wydaje, że on się wyprowadził do samochodu od mamy. Tylko czasami przyjeżdża, tylko żeby zrobić streama i jakiś tam ten. A tak prawdę mówiąc, masakra, ej. O co tu chodzi? Ja zauważyłem, że ma dużo tam łapek w dół. No bo go tam dużo osób nie lubi, ale nie wiem dlaczego. Bo prawdę mówiąc, powiem wam szczerze, że on nie jest złym gościem, jest fajnym gościem. Tylko o co tu chodzi? Czemu nie powie prawdy? To tak samo jak był alkoholikiem, jak jeszcze pił. Bo alkoholikiem to jest, będzie cały czas. Ale jak pił i ten, to nie mówił, że chodzi i butelki zbiera, że pety pali, jakieś tam kurwa zbierane, ten, tak. Teraz to samo też nic nie mówi. Kurwa mieszka w samochodzie. Ej, on mieszka w samochodzie. Jak zdał prawko, kupił samochód, wszystko pięknie, ładnie, w większości mieszka w samochodzie. To o co tu chodzi? Niech on się kurwa wypowie i powie prawdę, a nie kurwa dalej ludzi w chuja robi. Meksyk, ja cię kurwa lubię, jesteś okej gościu, wyszedłeś z nałogu, starasz się nie chlać,
Ale kurwa, powiedz prawdę, co się dzieje. Bo tak to wygląda, jakbyś mieszkał w tym samochodzie, jakbyś był bezdomny, który przeprowadził się do samochodu i w tym samochodzie w większości mieszkasz. Więc sorry, jak ja bym poznał jakąś kobietę, tak jak ty to zrobiłeś, dopiero po tylu latach poznałeś kobietę, mieszkasz. No sorry, ale kurwa, nie ma takiej opcji, żebym był aż tyle czasu poza domem od tej kobiety, którą poznałem. Do dupy, kurwa. Więc coś tu jest, kurwa, nie tak. Coś tu jest nie tak. Zauważyliście? Nie wiem, czy zauważyliście, ale myślę, że zauważyliście, że tak jakby się wyprowadził do samochodu i w tym samochodzie mieszkał. Przyjdzie zima, idzie zima. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Co będzie dalej mieszkał w tym samochodzie, będzie dalej spał w tym samochodzie, on tam zamarznie, bo nie ma wabasto. Nie ma ogrzewania takiego, żeby na noc puścić, żeby mogło go tam grzać. On tam zamarznie. Coś jest nie tak, ale tego nie mówi. Nie mówi tej całej prawdy. Coś naprawdę jest nie tak. Dobra. Takim akcentem kończę i do zobaczenia. Jack TV żegna Was. Do następnego razu. Hejka i pozdrawiam wszystkich.